Cześć, widzowie, jestem Michał, witam na kanale Cena Jołów, a dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez Cena Jołów. Nie po to jest ten kanał, żeby koniecznie na każdym odcinku musiały lecieć kliki Kasiora. W związku z czym do rzeczy, 300 Blackout to jest taki dziwny nabój, który jest właściwie nabojem czy też łuską w kalibrze 556, czyli 223, przezbrojony w pocisk jak z 308, dlatego że elaborując tą amunicję stosujemy. Typowe kula o kalibracji 308, takie jak do dużej amunicji. Oczywiście najpraktyczniej jest tutaj robić to z nieco lżejszymi pociskami, czyli, czyli 110-120 grainów, ale zrobienie ciężkiej poddźwiękowej amunicji z, z mastodontami typu 180 czy, czy 200 grainów nawet jest absolutnie możliwe. Taka dziwna, nietypowa amunicja. Skąd ją brać, gdzie ją kupować, może samemu zrobić. Otóż, jak najbardziej, dlatego, że jest to jedna z najłatwiejszych konwersji kalibrów, dlatego zdecydowałem zrobić się o tym odcinek. W przypadku 300 Blackout sytuacja jest o tyle łatwa, że tak naprawdę od tego miejsca w dół jest to ta sama łuska, dokładnie ta sama łuska. Nie może być zresztą inaczej, ponieważ amunicja 300 Blackout współpracuje z czołem zamka, który jest. Tożsame z zamkiem dla amunicji 5.56, czyli 223. Czyli przy konwersji broni na kaliber 300 BLK, 300 AAC BLK Blackout, bo tak on się w pełni zgodnie z FIFA i UEFA CIP i sami nazywa, używacie tego samego zamka co w 5.56. Jak taką konwersję wykonać? Stosunkowo łatwo. Tak naprawdę potrzebujecie tylko i wyłącznie zwykłe, standardowe łuski od 223. Tą łuskę obcina się... E, typowo e, 30, niecałe 35 mm, ja zazwyczaj tnę je nieco dłużej, po to, żeby zostawić sobie margines na jakiś ewentualny błąd, nieosiowość. E, dlatego, że, jak to mówią, łatwiej kijek obciękować niż go potem pogrubasić. To jest gdzieś tak 2 mm poniżej ramion. Ja ją obcinam troszeczkę wyżej. I tak przygotowaną, tak przygotowaną łuskę, która została już obcięta, czyli to jest taki nazwijmy to półprodukt. Oczywiście trzeba usunąć zadzior z zewnątrz, i z wewnątrz można to zrobić za pomocą jakichś tam narzędzi do debaringu, jak to się ładnie nazywa. No i dalej należy skrócić już na właściwą długość tą łuskę, na przykład za pomocą trimera. To jest 34,75, znaczy manuale podają, że między 34,7, 34,71 a 34,75. Jeżeli skrócicie ją za bardzo, w związku z tym, że tutaj ten kaliber zapiera się na tych symbolicznych ramionach. To właściwie nic wielkiego się nie stanie, poza tym, że po prostu będzie prawdopodobnie mniej powtarzalna, mniej celna ta amunicja. Na pewno nie należy zostawiać nadmiernej długości łuski i szyjki, dlatego że to może powodować kleszczenie jej się w, w komorze nabojowej, a co gorsza, pewnego rodzaju takie zjawisko, które powoduje jakby uwięzienie kuli w, w czasie strzału i, i nadmierny wzrost ciśnienia. Dlatego 34,75 Albo nieco mniej, jeżeli macie już takie skrócone półprodukty, to tak naprawdę nie pozostaje nic innego jak włożyć je do prasy po uprzednim posmarowaniu. Po czym muska oczywiście wędruje do matrycy. I po jej sformatowaniu, co zazwyczaj powtarzam dwu lub trzykrotnie, lekko obracając tę łuskę, zwłaszcza że moja matryca do dziś nie moja prasa do dziś nie doc doczekała się wymiany i, i powiedzmy, żeby się upewnić, że na pewno wszystko jest koncentryczne i współosiowe, to tych ruchów wykonuje kilka lekko obracając tą łuskę w międzyczasie. I tak naprawdę z matrycy wypada nam gotowy produkt. Ten produkt musimy jeszcze oczywiście sprawdzić na długość, dlatego że formatowanie łuski może spowodować zmianę jej długości. Czyli 34,75 nie więcej powinna mieć gotowa, wykonana, sformatowana łuska. No i nie pozostaje nam nic więcej, jak zasypać taką łuskę prochem. E, oczywiście obsadzić spłonkę, e, osadzić w niej kulę e, no i przetestować e, jak to strzela e, no ja niestety muszę się wam przyznać, że ja jeszcze przez chwilę, mam nadzieję, że będzie to dzień, dwa po weekendzie e, jeszcze tego nie przetestuję, dlatego, że moja Lufa 300 Blackout, która przyszła już do sklepu Parabelum e, po zamówieniu go na Brownelsie, e, no miałem wielką przyjemność ją dotykać i oglądać natomiast okazało się, że WPA pomyliło jedną cyferkę e, na moich zaświadczeniach w związku z czym czeka mnie jeszcze jedna wizyta w WPAKSP, żeby ten problem poprawić. Dopiero będę mógł odebrać lufę i będę mógł wykonać już taką amunicję nie atrapy, ale tym razem yy, ze i prochem i czym prędzej, powiedz na strzelnicę, ją przetestować. Yy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o cały nabój? 57,4 mm to jest wartość, która niektórym z Was może być znana, e, a nie jest to przypadek, dlatego że to jest dokładnie ten sam maksymalny OAL, który e, towarzyszy amunicji 556. Dlatego że e, co do zasady. Można używać tych samych magazynków i ten nabój po prostu musi się w tym magazynku zmieścić. E, tak jak widzicie, tak to wygląda. E, oczywiście będą osoby, które będą was namawiać e, czy też przekonywać, żebyście kupili specjalizowany magazynek do 300 Blackout. E, ja ze wszystkich e, możliwych źródeł, których się upewniałem, nie stwierdziłem, żeby to było konieczne. Prawie wszyscy strzelają z Magpuli. E, działa to dobrze. E, jedyną rzeczą, o którą warto zadbać, e, to warto sobie magazynki, które używa do 300 oznaczyć, chociażby po to, że jeżeli będziecie mieli w nich amunicję, żeby nie zrobić największego błędu, czyli nie załadować do karabinka 223 amunicji 300 AAC, bo może się to sko skończyć niezafajnie. Jeżeli chodzi o samą elaborację amunicję 300 BLK, w praktyce elaborujemy niemalże prochami pistoletowymi, czyli to są praktycznie najszybsze. Z prochów karabinowych, jakie można zastosować, to jest jeżeli chodzi o Vita Wuri, to na przykład ten 110, ten 120, 3M38 również może tutaj, że tak powiem, podejść. No, oczywiście, tutaj w manualu. Który producent Matryc dostarcza, jest tych prochów tutaj, tutaj trochę zaproponowanych. Akurat część z nich to są prochy dostępne wyłącznie w Stanach, więc nie będziemy się tym za bardzo sugerować, ale generalnie tabele elaboracyjne są pełne danych dla tego kalibru. Nie jest to jakimś wielkim problemem, żeby sobie taką naważkę dla takiego naboju ustalić. Mam nadzieję, że już wkrótce będę w stanie pokazać Wam, jak ten karabin taką elaborowaną amunicją strzela, jak tylko po poprawionych promesach. Odbiorę i zamontuję nową lufę. To wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się.